Luza, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dolerian i witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA 5. Jak możecie zobaczyć, tak, wreszcie Trevorem zamierzałem pójść do niego, wreszcie mi się udało, wreszcie byłem po drodze, więc targniemy do tego, co sprzedaje te swoje własne piękne wytworny zielsko. Ciekawe, jaką fazę Trevor po niej będzie mieć. Jak Michael miał kosmitów, to co może mieć psychopata? The AIDS. No, not another one. Animal welfare. Legalization. Here, sign. Shit, where's my pen? Legalization of what? Of things the founding fathers took as a right. To consume medicinal plants. Legalize smoke? Yeah. You fucking kidding me? I make a shitload of money selling that, all right? The last thing I can handle is legalization. Now fuck off! Take a drag. No, I don't smoke it anymore. It interferes with the speed. No, it's really good weed. All right, give it here. Yeah. It's a real mellow contemplative high that comes from here. Those clowns over there. So? O, naprawdę, czemu większość psychopatów musi się bać klaunów? Dlaczego, Trevor? Myślałem, że jesteś bardziej powalony. Co ty się boisz tych koloryzujących, kurde? Ja pierdzielę. A ile ich tam biegnie? Czy ja widzę, że tam nawzajem się pozabijali, czy jak? Naprawdę? Zniszcz klaunów, żeby klaunów przestały się odnawiać. Aha, czyli muszę ich auto zniszczyć? Kurde, to za odgłosy. Trevor, ja widzę, że naprawdę cię, kurde. Rodzice to cię nie kochali. I te dźwięki, kurde. Trevor, rozwalasz mnie. Po prostu zaczynam cię coraz bardziej lubić, te świże porąbane. Jeszcze ci tu tańczy, a ty musisz go zabijać. Nie no, naprawdę. Rany. Jeszcze? Oczywiście, że ta. A biegną kolejni? Ciuglik tam jest. Dobra. Teraz na nich załatwimy! Trevo, czemu ty mówisz tak, jakbyś miał się zaraz rozbeczyć albo coś? Nie wiem. No, dobra, no panicznie się boi, dobra, Dolerian, bądź wyrozumiały. W końcu jest psycholem, nie? Ma traumę z dzieciństwa, bo go się pewnie zostawił klaunowi pedofilowi. Chyba, że Trevor sam nim był i teraz ma traumę po tym. Sam już nie wiem. Po Trevorze wszystko jest możliwe. Dobra, bo ci się ciągle respą w tych banikach. Macie za swoje. Tak, Trevor, jesteś mega posrany. O rany. O rany, ile ich tu jest. No, zabijanie klaunów naprawdę jest bardzo zabawne. Szczególnie w twoim wykonaniu, twojej fobii. Nie wierzę. Rockstar, uwielbiam was za to. No i co, nie ma reszty? O, cześć wieje. And I suppose that's why they want to keep us suppressed. Gosh, it's been really interesting talking to you. What the fuck was that, huh? It was horrible. Think about what I said. Trevor, nie bój dupy. No co, uderzenie wyprzedzające. 1-4. Jak wyprzedzające? Co ja miałem tam wyprzedzić? Co ty myślisz, że ja medium jestem? Dobra, Trevor, wyczeźwiałeś? Możesz jeździć? Możesz robić cokolwiek? Chyba tak. Okej, dobra, gdzie ja mam auto? Od tego zacznijmy. Chyba po tamtej stronie zaparkowałem. Bierzemy auto i idziemy do D. Dobra, morda, kurde, ja już się do ciebie nie odzywam. W sumie Franklin też u niego ma, nie? Akcję, tylko że już w innej lokacji, to jest ciekawe. To sobie dzwoń!
No to niech ucieka. Ja auta nie mam, no. Kurde, gdzie ja je zaparkowałem? To niech jedzie, kurde, ja bez auta go nie dogonię, co ty myślisz? Dobra, co ja się przejmuję? Tam jakieś auto stoi. Trevor przecież nigdy nie był poukładany. Cyk! Myk! Sryk! Oż ty! I to dwóch! Pewnie na straży stali tu dwóch. No w sumie było ich tam dwóch. Jedna gwiazdka, dobra, pitnę. Ej, daj, skąd? Jakim prawem dwie gwiazdki, co? Dobra, kij, za karę jadę bez świateł i wam nic do tego. Szlak. To mnie, policja mnie goni jakimś autem, co jest? Naprawdę? Skonfiskował auto? O, ja tu widzę grube rzeczy, ty no. Faktycha. Nawet nie wiedziałem, że takie coś w ogóle potrafią, czy są w stanie takie coś robić. Tam mnie będzie gonić, się uczepił, kurde, jak ta sraka, no. Tak, bo myślę, że akurat takie zabijacy coś dadzą. No, a może jak tak wyrbnę? Powinien się tego swojego kolegę zamknąć. Ukradł komuś auto, no. Ja wziąłem, bo sobie spokojnie stało. Dobra, będę musiał trochę... Kurde, naprawdę są hardkorowi. Demyt. Nie spodziewałem się was, tak. Wow, ale mi w dopala wjedzie. Kurde, skubani dobrze są. A to tylko dwie gwiazdki. Gdzie mnie blokujesz? Dobra, mam teraz ten. Prześcignął. Trafiłem na jakiegoś cwanego bota. I ta dosłownie. Mam dość powolne auto. Dawaj, dupala. Czekaj, czy tu gdzieś nie była ta dziura z napadu? Ja. Ale tu żem zmaścił teraz. No, tu już za mną raczej nie pojedziecie, nie? Serio? Jedzie za mną czy nie? Słyszę go. To chyba jedzie. Dobra. Zgubiłem. O nie, to teraz co? Czy ja dam radę sam? No tak, ale... Jak jadę, tu się coś stanie? Nie, to są te same tunele, okej. Okay. Tu jakieś w ogóle bomby. Wow! Auć! Dobra, nie, jeszcze mnie szukają, jeszcze. To se szukajcie, chłopie. Ja chcę stąd wyjść. Mogę tymi tunelami? Chyba nie. Czekaj, tu będą jakieś schody chyba do góry, nie? Czy nie? Ja, chciałbyś. Dobra, będzie trzeba chyba wyjechać. Dobra, albo jeszcze lepiej. Pyk. Ty, czemu ja nie mogłem być Franklinem? Mogę wiedzieć, czemu Franklin jest niedostępny? Co się odzbaniło, co? Michael, gdzie ty jesteś? Znowu rozmyślasz nad swoim życiem, co? O, jak ja rozumiem twój ból. Ale czas jechać do Davina. Gdzie jest twoje auto? Tam jest twoje auto. Okej. W sumie można by do tego Salomona skoczyć jeszcze. Salomon? Simon? Salomon. Nie. Nieważne, no tego co tam... Ten Davin nas tam... Niby rzekomo nas tam wkręcił. Chyba. Przynajmniej mi się tak wydaje, no bo ta SK... Coś może świadczyć. No na pewno to, no kurde. Nie rób sobie dolerem, kurde, jakichś teorii spiskowych czy coś. Po prostu misja to misja. Masz do wykonania i koniec, kropka. Ale ja jadę do Davina, bo Davin był jakby number one. Kurde, jaki ja zaś krzywe aleje wjechał, no ja pierdzielę. Ojej, no jak ja tu z Loresy robię. Już nie wiem, czy nie byłoby łatwiej. Nie, dobra, chyba już zaraz wyjadę stąd. Musiałem powiedzieć, że chyba łatwiej byłoby dużo Trevorem, ale... Trevor tu w ogóle gdzieś tam w kanałach, tunelach się siedzi. Tu się coś dzieje. Co tu się dzieje? Czemu te rzeczy wyrzuca? Pa, grozi mu plecakiem. Czemu ten worek z ciuchami? Problem? Hey, you! Listen, can you give me a ride? My wife's gone crazy. I'll throw some dollars your way. Haha, been there, done that, got the t-shirt. Hop on board, my friend.
Thanks, man. Just let me grab my favorite iron. Just not getting that. What a mess. Ty wziął już tylko kij. Really great wardrobe out for all to see. Whatever. Can't deal with it right now. Can you drop me off at the golf club in Richmond? At least I know I'll be welcome there. So, you're just gonna leave all your stuff in the driveway? Yeah, I'm not giving her the satisfaction of cleaning that up. I'll go to the club, get a few drinks in me, and hope either her meds have kicked in or the gin is worn off by the time I get back. I appreciate you doing this, by the way. I know it's kind of a weird one. What's your name? Michael. Good to meet you. I'm Castro. What is that? Italian? Spanish? Pure wasp, I'm afraid. My sister's called Muffy, so I think I... Careful! Oops, I got off lightly. So, what was that all about? Just the usual psycho female stuff. She thinks I've got another woman on the side. And do you? That's not the point. She doesn't know that I have one. Okay, guy to guy now. I have a very strict code. Only on out-of-town trips, no real names, a dead trail. That's a gentleman's way, right? I don't know. I'm not that careful. Then again, neither is... If you just drop me off at the entrance here, that'd be Masz great. Masz iść od stresować. I don't know. I'm not that careful. Then again, neither is my wife. Thanks again. Hey, we should play golf sometime. Come by the club. I'm here most days. Okej. Okay. Kasia niedługo będzie chętny na grę w golfa. Ale w sensie co? Mam do niego numer, kontakt? Nie wyskoczyło mi nic takiego. Za niedługo. A skąd ja mam wiedzieć, kiedy to za niedługo będzie, co? Chyba, że mam go? Nie no. Jak on miał? Kasio? Czyżby jakiś poboczny znajomy nowy z identycznymi problemami co Michael? Nie, nie mam go. Czyli pewnie będzie maila pisać coś w tym stylu. Kurde, co mi się te auto tak gibie? No w sumie widzę po tym, to chyba sobie coś z ośkami walnąłem. Nieważne. Jedźmy w końcu już do tego Davina, okej? Bo ja cały czas jakieś głupie, poboczne rzeczy robię, nie skupiałem się na tych misjach. No dobra, no one też są w jakiś tam stopniu ważne, nie? Ale może nie aż tak jak powinny, nie wiem. Może ja za bardzo chcę cisnąć tą fabułę, za bardzo mnie, nie wiem, śpieszy do końca gry? Gdzie ja się śpieszę przecież? Hej! Nie mam pojęcia. Najśmieszniejsze to, że gdyby nie ta policja, gdyby nie to, że ukradłem auto koło policji, bo jej w ogóle nie wiedziałem, bo się tak zlała z tłem, to w zasadzie Trevorem już dawno by tam dojechał, nie? Ale trudno się mówi, kurde, nieprzewidywalne wszystko się dzieje tutaj jak w realu, no. I my, co, na jakiejś budowie jest? Nie mów, że będziemy robolami jakimiś, co? Co, ja już widzę, cała reszta tam jest, tylko my się spóźniliśmy. O, cię, dame. No, czekają na mnie. O kurde, ale będą wciery. What's going on? You're gonna dress up as traffic cops and you're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? Oh, you finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Ooh, let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Czyli co, mamy sobie podjechać tam autkiem, czy... Zastanę się na stację benzynową, okej, okay, czyli... to ja mam ich co, wkurzyć tych, co będą jechać tym autem? Chyba tak. Po prostu ja pojadę tam, oczywiście wiadomo, to jest 4 kilosy. Niby się wydaje, że blisko, a z drugiej strony wiem, że mapa pokazuje i takie floresy będę musiał robić, że pewnie będzie daleko. Nie no, w parę minut się ubiorę. Czekaj, tu, ta. Cholerny GPS, zawsze nie wiem, gdzie skręcać. No ale dobra, jakoś przeczucie mnie wzięło. Ta żółta kreska w miarę się zgięła na tyle, że mi pokazała, że hej, masz tamtędy jechać. A ciekawe co Michael i Trevor będą policjantami, więc pewnie musieli się przebrać, a ja muszę skręcić tu.
Zaś bym się zagapił i tyle by było z tego. Wow! Jej, jaki poślizg, Dame! No dobra, auto szybko przyczepność złapało. Nic się nie stało. Trochę porozmawiałem, ty, Devi chyba nie będzie na mnie zły, co? Nie, no gdzie tam, spotkam go, on powie, coś ty zrobił mi z autem, a... Mordko, ziomuj, słuchaj! Nic się nie stało. Jak się nie stało? Ty, to auto jest takie kupę warta. Spokojnie, ja mam znajomych, oni ci to wyklepią. O, już dzwoni do Michaela. To dobrze, bo w sumie coś tam mój suchar mi nie wyszedł. Hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. You look pretty ridiculous. Wiedziałem, że kurde puknę któregoś. Yeah, we'll pick you up coming through Grape Seed. Get the drivers there and get them going at speed. Wiedziałem, czyli jednak będę ich prowokować. Będę musiał ich przekonać do tego całego wyścigu. Powiedzieć, wy macie do dupy furę, no. Ja mam lepszą, hehehe. Pościgajmy się, zobaczmy, kto jest lepszy. Na pewno Franklin, bo Franklin ma umiejętność, którą zdobył dzięki jaraniu. Czy ja dobrze wjechałem do góry? Ja. I tu. Gdzie mam się zacząć? A, tu po tej stronie, okej. Okay. Hey. The fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. Right. Kurde, Franklin, kurde, szybko ich przekonałeś. Ścigaj się ze samochodami. Za bardzo nie wiem gdzie, ale dobra. No w sumie dobra, oni są trochę szybsi, więc... Ej. A nie, no chyba dam radę ich wyścignąć, co nie? Muzyczka akcji się włączyła. Oje, no zaś ta, przy tych prędkościach. Dobra, tak, żeby nie puknąć żadnego. Okej, oni zmieniają pas. Ja wiem, że za bardzo nie mogę szaleć, jeśli chodzi o tą moją umiejętność, ale coś czuję, że chyba ich prześcignę. Jak auto się odpowiednio rozkula, a ja nic nie uderzę, to będzie okej. Dawaj, ciśnij, dawaj ten automatyczny szósty bieg. Czy tam siódmy. Jaki bieg, który? A, no to na pewno mi nie będzie pomagać. Ale się oddalili. A te auto to prędzej chyba zaraz się podpali. Dobra, slow-mo. Ładnie, profesjonalnie ominę. Dokładnie miałem rację, patrzcie, już prześciguję jednego. Ty jak prześpieszył! A to już ewidentnie wskazane, że gra nie pozwala mi ich prześcignąć. Cholera, tylko mam się z nimi pseudo ścigać, czyli jechać za nimi. No w sumie, okej, bo w sumie nie mam wyznaczonej trasy, więc... Tu nie jest powiedziane, że mam wygrać. Miałem ich jakby ten, no, jak to się mówi. Sprowokować? Sprowokowałem. To teraz inną muszę im poczekać i w zasadzie znaleźć się w punkcie, gdzie Michael i Trevor ich złapią, to? Tylko gdzie oni są? Ja się pykam, gdzie oni są? Bo ich nie widać. O nie. Auto na full, ci na full. Ale widać, bo jak się do nich zbliżam, to oni tak jakoś sztucznie im ta auta jeszcze bardziej przyspieszają, tak jakby nie wiem. Nitro! No tyle mu się! Co zwalniasz? Oż ty. Dobra. Czyli tamten zwolnił nie wiadomo czemu. Trudno, ale jestem drugi. Czyli muszę jeszcze tego buca prześcignąć. Tamten mnie w ogóle dogoni? Chyba nie. Coś się zbagowało. Ulololo. Ojoj. Też go prześcignąłem, wow. O, a teraz dzwonię do Michaela, okej. Hey, we coming up now, man. Be there in a few seconds. Got it. Naprawdę? Whatever. Here they come. I z tym, że są policjantami, ale widać, że takimi typowo miejscowymi, siowymi, jakoś tak. Ale że jeszcze na motorkach, ty, ja nawet nie wiedziałem, że tu mają takie motory. Rany, że tyle niespodzianek w tej grze jest. Ta gra jest niezwykła. Mówię to naprawdę. No tak, widać, Trevor przemawia. Ja powinienem za tamtym jechać. Dobra, i z tym. Wow. Dobra, zaraz ich dogonimy, co nie? O nie, tylko nie do tej dziury. Co to miało być? Coś tam wybuchło. A! I! Wow, Dame! Cholerka! Skubani! Ja was zaraz dogonię, zobaczycie! Albo oni celowo, albo nie, bo oni są dość daleko. No kurde, no takimi popierdukami to ja ich nie dogonię, no!
Chyba, że się zorientują, że to Igu, nie i kurde skręcą gdzieś na bok. Na razie to tylko widać takie cienkie piksele. Cierpliwość po płaca. Kurde, nitro by się włączyło i by było. A ty mi mówisz, kurde, o cierpliwości? How you doing, T? We gotta hang in there. We're driving into Polito Bay. Traffic might slow them down. Ciup. When I catch these assholes. Spokojnie, Trevor. I kto tu jest niecierpliwy, co? To. Kurde, przez jaką my wiochę jedziemy? Ja nie mogę. Tempo, przecież te motory ledwo co zipią. Tam już jak motocykliści lości czy co? Nie wiadomo. Wow, ale by było zderzenie. Nieźle. Na mieście, kurde, zwolnijcie czy cokolwiek, jak mam ich zatrzymać? Dobra, czekaj, doganiamy ich. Czyli co, wreszcie się zorientowali, że to ich ścigamy? Tak. Michael, ciebie nie usłyszą. Trevor jest bliżej ich. Nich. I? Okej. Okay. Świetnie. Ej, ale mógłbyś trochę bliżej podjechać, co? Okej. Okay. Co? To gdzie mam? Do przodu? Pod... Nie, dobra, miałem koło niego, okej. Whoa, hey! Stay in the car there, homeboy. I'll deal with you later. Yeah, fuck you. You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Officer, is this officer, necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car. Hey! Hey, hey, hey! What are you doing? Fucking car. All right, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! You little shit! Get the fuck out of here! God! Okay. Jedź do garażu. No to jedziemy. Ciu, jakie szybkie te auta są. Co to są za auta w ogóle? Ale na serio, co to są za bestie? Za co wyglądają, jeszcze ich nie widziałem tu. Ciekawe, czy je będzie można kupić. Tylko on dzwonił. Jakiś obcy numer? Aha, do tej. The lady from before. Devin's assistant. Good to be working with you. It's Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel to Mr. Weston's Holding Company. And if you think it's good to be working with common thieves, well, you're very mistaken. Have you got the cars? Wow, the whole resume. Yeah, we got the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Big Horn in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there. Hey, just spoke to Devin's man, woman, lawyer person. I'll be waiting at Hayes Auto in South LS for you idiots to show up. I'm way out in front, guys. I wouldn't write me off just yet. The lead horse always burns out before the end. A to ja się mam z nimi ścigać, czy co? Że tak sobie dociskują. Nie, no wiecie. Hey, Frank. Yeah. What'd I tell you, bro? These cars. This is an opportunity. Yeah, if you say so. No. Hello? Yeah. O nie, kurde. Dobra, przełączam się. Mogę się przełączyć? No nie mogę się przełączyć. Kto mnie wyprzedzi? Kurde! Noby! Czy raczej boty? Oni trzymią cię mnie blisko dość. Kurde! Już te auto dość Nie no, nie wygląda tak źle. Może w statystykach się nie skaże. Nie no, jest trochę porysowane. Kurde! Tu tamtych wina, tamtych botów. Oni nie umieją jeździć. Auto szybkie, przyczepność okej, okay, ale jednak jak tyle aut się będzie respić, to jednak nie będzie fajnie. Hey, nie mogę się, no nie. Devin Weston, he ain't like anyone you worked for before. Man, he runs his mouth, wants me to boost cars, and most likely gonna be paying me a fraction of what they worth. Kurde! Raczej nagrody za perfect auto nie będę mieć. Look him up, he's the real deal, I've seen his house.
Nie, miasto, teraz będzie trzeba bardziej uważać. Już widać ten korek zaciśnięty. Dobra, może środkiem jakoś? Jakoś? Ach, prawie. Minimalnie. Trochę go drasnąłem, ale w miarę się udało. I cyk. Dobra, teraz będzie pełne skupienie, bo będzie trzeba zaraz gdzieś tu skręcić. Nie, jak zaraz? Teraz! Tu! Okej, okay, przehamować. Kurde, cholerny autobus. Dobra, wyprzedziłem go, nie jest tak źle. Auć! Cholerka! Ten auto już tak dość uszkodziłem. Może nie widać aż tak tego, ale... I teraz już znaczenia nie ma. Zmielone, zmasakrowane. Ua! To bardziej ucierpię, nie wiem. Nie za bardzo się rozglądam na tym. Byłem by te auta dowieźć. Nie mówił, że mają być w jednym kawałku. Albo mówił, ale nie, nie przeczytałem tego. Oż ty. Ty, dobre hamulce ma. Szybko reaguje nawet. Nie no, w końcu auto wyścigowe, nie? I myk na ręcznym. O, jaki drywcik. I się cały czas mierczam czymiem ogona. Okej, okay. Czyli tutaj gdzieś. Ta. Gentlemen, I love you all. Oh god, this is gonna be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, gimme five, five, and five. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom! Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Like, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan in Howick, follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Czyli mam pewność, że w następnej akcji raczej Michaela nie będzie, tylko sprawkę tylko dla Trevora i Franklina. No w końcu, no co, no Michael mógłby ich tam ten. Dobra, co tu mamy? Między nami autami? Autobusami. A, to tu mi się nie udało. Za przywódcą, okej. Okay. Czas misji. Ułamki sekund. No coś tam poszło. 80% to nieźle. Dobra, więc na dzisiaj chyba to będzie tyle. Dzięki za oglądanie i cześć!